rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjaciel... Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio. Świętego Franciszka, Świętego Michała, Gabriela, Rafała, bo też schodzili na rozmowy, i całego nieba, który błogosławi wszystkim dla pokoju, dla dobra, dla postępu w miłości i również i w technice tak samo, bo świat nam ma służyć ku rozwojowi, osiągnięciu życia wiecznego i technika również może nam pomóc. Jeśli jest dobrze przemyślana i nie dyktowana ideologii, tak smartfony czy TikToki teraz chińskie i tak dalej, wiecie o co chodzi. To jest propaganda, my tego nie chcemy. Tak samo kwestia samochodów elektrycznych i tak dalej. Przecież to wszystko i tak bazuje na węglu, tak szczerze mówiąc, bo żeby wyprodukować samochód elektryczny, potrzeba prądu, a prąd jest głównie z węgla i gazu. A gaz też wydziela truciznę i ocieplenie idzie z gazu tak samo. Także to nie jest wszystko takie, jakby się wydawało. Nas okłamują po prostu. Unia Europejska, garstka ludzi. Nie wiem, dlaczego garstka ludzi potrafi rządzić całym światem. Jakaś głupota kompletna. Nie ma suwerenności, nie ma wolności. Wszystko jest narzucane jak za komuny. To jest bardzo złe i niedobre. Więc witam Was w systemie miłości, całkiem innym systemie. Systemie wolnym od przekonań również. Złych przekonań oczywiście, które przekonania mogą motywować nas do złego. Do takich przekonań to my nie chcemy. Chcemy tylko dobre przekonania, które prowadzą do miłości, do zgody, do tolerancji i do nieskończoności. To jest najważniejsze. A resztę ideologie to wiadomo. Możemy sobie odpuścić. A świat żyje ideologiami, postępem takim technicznym w znaczeniu materialistycznym, takim, który nas ma zniewolić, żebyśmy mogli, i oczywiście tylko bogaci się liczą, biedni już nie. Oni mają tylko pracować na bogatych, bo taka jest prawda. Biedni pracują na bogatych. Kolonizacje jak były, wykorzystywali strasznie ludzi dla swoich bogactw. Napoleon przecież nakradł, tak samo. Przywiózł to do Francji, przebudowali dużo rzeczy, ale ze złodziejstwa to wszystko jest. Z wykorzystywania innych. Umierali, to dowozili następnych. Już tak Putin na Ukrainie. Żołnierze giną setkami, tysięcy. I to dowozi następnych. No co to, komu zależy na tym? Więc to wszystko jest strach i nieduchowość, bo to wszystko jest podbite egoizmem, strachem. Gdyby Putin się nawrócił, to przecież przeprosiłby i wszystko by grało. Kogo on się boi? Zachodu się boi? Swoich się boi? Oligarchów się boi? No to jak się boi, to znaczy, że jest do kitu z nim. Kogo się ma bać? To znaczy, że jest nieuczciwy. Boi się swoich grzechów. Wiemy, znamy historię Putina przecież. Jest dużo ludzi z pani, która całe książki była tam u Sowietów w Związku Radzieckim, pisała, dowiadywała się, pisała wspaniałe książki o właśnie między innymi o Putinie, że był złego wychowania, draniem.
złe dzieciństwo miał i źle skończy. No, ale to nie o to chodzi, bo można mieć złe dzieciństwo, bo różnie się można urodzić, ale można przecież pracować nad sobą, a nie nad bojówkami, które niszczyły bloki w Moskwie, grabież innych, handel bronią. Tak Putin przecież robił, narkotykami, bronią. Więc on przeszedł złą drogę i polscy generałowie też jeździli przecież uczyć się. Dlatego pan Macierewicz bardzo dobrze zrobił, że odstawił tych generałów, którzy się kształcili w Związku Radzieckim. Bo oni myślą tak samo. To znaczy, to jest tak, jak się czegoś nauczysz, jakąś wiedzę ci przekażą bez jakichś duchowych wartości, no to już taki będziesz. Ja kiedyś nawet ojca Pio pytałem o kogoś, który się tak ukształtował w ten sposób, nie inny, i powiedział, że już ta osoba się już nie zmieni. Dopiero w następnym życiu się będzie mogła zmienić. Nie zmieni się. Stanęła w miejscu. I tak większość stoi w miejscu. Trzeba się obudzić. I nie wolno głosować na PO, bo PO po prostu zniszczy Polskę całkiem. Dokona rozbioru, doprowadzi do rozbioru Polski. Ten rozbiór się już zaczyna przez Unię Europejską, przez Rosję i Niemcy. Oni chcą rozbioru, od Wisły do Wisły, żeby Polski nie było, bo tutaj jest zagrożenie duże. Ale to nie wchodzimy dalej w to. Chciałem wam się tylko pochwalić dzisiaj koszulką. W tej koszulce byłem parę lat temu w San Giovanni Rotondo właśnie, u ojca Pio. Tam zwiedzałem ten kościółek przy grobie ojca Pio, byłem, modliłem się za Wiesiorynkowiczów również, którzy dopiero się zaczynało to, za książkę, która była wydana, mój pierwszy tom. Więc przebyłem, kilka dni tam byliśmy i bardzo pięknie było. Chodziłem po tych miejscach, byłem w tych miejscach, gdzie ojciec Pio przebywał, w jego celi również. Tam z Tagenem był. Tagen właśnie coś tam nagrał, jakieś takie filmiki ze mną też. Więc czasem wystąpię w tej koszulce. To jest taka pamiątkowa koszulka z Włoch, San Giovanni Rotondo. Potem byłem też u świętego Michała tam niedaleko, w grocie. Wspaniała grota. Tereny piękne naprawdę. Górzyste skały. Takie kamieni dużo, bardzo dużo różnych kamieni. Tam ojciec Pio żył w tym kościółku całe życie. Więc najważniejszy jest system, którym chcemy iść do życia pokojowego, do życia dobrego, do życia mądrego, szlachetnego, cudownego, pięknego, lekkiego, duchowego i do życia wiecznego. Bo życie się kończy. Jeszcze się dobrze nie zaczęło, już się kończy. Niektórzy się rodzą i od razu umierają. Albo później umierają, albo giną w jakichś pożarach. Przecież cały czas to ostatnio gdzieś tam czwórka zginęła w pożarze. Motywy są różne tych pożarów, wiadomo o co chodzi. Dlatego rozwój duchowy jest najważniejszy, żeby się nie kłócić i nie nienawidzieć, bo z nienawiści czasami ludzie domy nawet podpalają. Niszczą. Różne rzeczy robią. Nawet wojny wywołują z nienawiści, z głupoty, z pychy osobistej. Albo chcą rządzić z osobistej pychy, albo ktoś ich tutaj wysłał, tak jak lidera PL wysłała, Niemcy go wysłali z ruskimi tutaj, żeby zrobił porządek w Polsce i żeby Polska była podległa Niemcom przede wszystkim i Unii Europejskiej. Unia Europejska chce, żeby zlikwidować państwa narodowe, pamięć o naszych bohaterach. Przecież Solidarność tu była, wszystko było i co? Oni wszystko zapomnieli, żeśmy zwalczyli komunę. A się okazuje, że Unia Europejska to następna komuna. Chcą wprowadzić w Polsce komunę przez właśnie PO, PSL i te inne partie dziadowskie. Nawet Konfederacja się już sprzedała ruskim. I odchodzą od Konfederacji. Wiele osób już odchodzi. I bardzo dobrze. To nie są patrioci. To nie są Polacy. Jedynie PiS, który dba o pamięć, idzie drogą bardziej duchową,
prawicową, taką ekonomicznie wolnorynkową i socjal jednocześnie, socjalizm, bo socjalizm jest dobry, nie jest zły. We Francji też jest socjalizm, jest część państwowych firm, a część prywatnych i w Polsce też najważniejsze takie rzeczy powinny być właśnie państwowe, lasy. Widzicie, Unia Europejska już chce lasy nam odebrać, chce rządzić naszymi lasami. Nie chcę, rządzą, ale tam w swoich toaletach czyszczą sobie jak po brudzu, a nie komuś pchać się na siłę. To jest ideologia i musimy z tym walczyć. PiS z tym walczy i bardzo dobrze robi. Ciężko jest, ciężko. A PO pluje tylko na Polskę z całą tą lewicą i chcą uklękni przed tym bałwanem Unii Europejskiej, skorumpowanej ideologicznie i finansowo też. Więc musimy popierać tych, którzy chcą zachować polskość, słowiaństwo. Wiadomo, że tutaj będzie wymieszane. Przecież dużo ludzi jest wymieszanych i różnej kolory skóry już są ludzie tutaj. Ale musimy być Polakami, bo my mamy ten gen dobry, słowiański i musimy się tego trzymać. Inni go już tracą. Tracą go i nie chcą prawdy o życiu, nie chcą prawdy o kosmosie, nie chcą prawdy o życiu wiecznym, o duchowości. Chcą tylko materializmu i chcą się zakopać ostatecznie w tym materializmie. Nawet chcą już pogrzeby, żeby nie było księdza, żeby już nic nie było, tylko takie, o, tam poklepał łopatą i to wystarczy. Tak jak pamiętacie, teraz jeżdżą takie specjalne piece, krematoria na Ukrainie, Rosjanie wożą krematoria za sobą i wszystkich palą. Ci, co zginęli i ci, którzy ich zamordowali, palą w tych krematoriach, na kółkach te krematoria, spalają wszystko i już. To jest straszne, po prostu to, co się dzieje, to jest, no nie wiem, ale to nie jest cywilizacja miłości. To nie jest duchowość. Dobrze, to czytam jeszcze wiersz Maćka. Zobaczysz anioła. Oczywiście, kto ma urodziny, imieniny. Niedługo Kazimierza będzie 4. No to wszystkim już życzę wszystkiego najlepszego. Święty Kazimierz Królewicz też schodził na rozmowy i prosił, abym wspomniał o nim w pismach swoich. No to wspomniałem. On miał wielkie nabożeństwo do Maryi właśnie, święty Kazimierz Królewicz. Więc Kościół musi też pewne rzeczy przetrawić, przerobić, znieść dogmaty, bo one są niepotrzebne, one są fałszywe. Prawie wszystkie są fałszywe. Kościół dobrze o tym wie, ale na tym jedzie po prostu. I tak samo państwo musi wiele rzeczy zmienić, zorganizować inaczej, żeby mniej więcej bogactwo było dzielone tak, żeby wszyscy z tego skorzystali. Nie tylko jednostki. I łapówki po 5 milionów dostawali. No, coś strasznego. Więc czytam wiersz Maćka. Zobaczysz anioła. Pokora. Połykanie siebie. Jestem cholerykiem i taki idę służyć. Jestem nietolerancyjny. I taki idę pomagać. Jestem trudny. Taki idę poświęcić się obok przydanym. Jestem niedoskonały, niecierpliwy. I taki idę znosić innych. Bóg takiemu służy. Takiemu powiedział o niebie. Takim mówi do ludzi. Jestem nieznoszący sprzeciwu, ale ojciec takiemu pokazał twarz syna, przygarniającego Piotra, prostaczka, rybaka, mięsistego w klnięciu. Jestem hormonalny. Związki o Bogu z kobietami hormonalne. Bóg takiego posłał do hormonów w mózgu wielu ciepłych kobiet. Jestem pełen dobrej woli z przepełnieniem goryczy, że na tym się kończy.
Bóg takiego chroni za wolę. Miłość jest wolą, uczucie jest ciałem, tu fizycznym, astralnym i duchowym. Po drugiej stronie powiek. Uczucie jest ciepłem duchowym. Zaakceptować własną nędzę. Nie odrzucać wad. Wtedy zalety zdepczesz w trawie smutku. Przyjmuj siebie, jak ogrodnik zbiera jabłka. Robaczywe są najsmaczniejsze. Szatan nienawidzi najsmaczniejszych. Żywot robaka skończony. Smak jest wiecznością, kiedy przymykasz powieki na drobną nietolerancję drobnych rzeczy. Zobaczysz anioła, apostoła. Siebie pokrępowanego łańcuchami, z którymi umiesz być wolnym, dobrym, cierpliwym, pogodnym, kiedy zrzucisz ciało porobaczone takim nie innym charakterem służącym. Polubić w sobie to, czego jeszcze nie lubisz. Wtedy polubisz innych, bez agresji, trochę jak Bóg. Przeklął kielich, którego nie lubił. Taki wiersz Maćka, przepiękny. Dużo prawdy, dużo mocnych myśli, zwrotów. To jeszcze wam przeczytam. Z drugiego mojego tomu jakąś myśl. Pamiętacie, będę pokazywał, bo jest książka, jeszcze jest. Nie ma tu imprimatur kościelnego, cenzury kościelnej tu nie ma. Jest tylko imprimatur i pozwolenie samego Ojca Pio i samego całego nieba, bo kazali mi to pisać. Więc Kościół niech sobie imprimatur tam założy na uszy swoje i na oczy. Gdy mówimy o uprzedzeniu się, to należy zaznaczyć, że trzeba go mieć na przykład w stosunku do kurzu, choroby, różnych ideologii, wyznań religijnych. Ale nie należy uprzedzać się do samych ludzi. Osoby indywidualne, pojawiające się na chwilę w tym świecie, nie mają nic wspólnego z religiami, ideologiami materialistycznymi. Arabowie, jak każda dusza, nie są źli, są dobrymi ludźmi, tylko wyznają złą religię, złą jak każda zresztą. Zostali w niej, tak a nie inaczej wychowani. To jest właśnie ten poważny problem, wychowanie umysłu i wyrobienie przekonań. Chrześcijaństwo, jak do tej pory, jest najbliższe ideałowi, dlatego jest ono najwłaściwszą religią, jeśli już o niej mowa. Właśnie kiedyś Ojca Pio pytałem o to, która religia jest prawdziwa. Ojciec nie powiedział mi, która jest prawdziwa, tylko powiedział, że chrześcijaństwo, katolicyzm jest najwłaściwszą w tej chwili religią. W tej chwili najwłaściwszą. No ale wiemy, jakie ma wady i dodał mi potem, że przecież Kościół, Jezus nie zbudował ani jednego kościoła, że my jesteśmy kościołem wewnętrznym. No i że Kościół upadł, no to to już sami musicie to rozważać. Chrześcijaństwo każe kochać bliźniego jak siebie samego, a nie mordować tych, którzy mają inne przekonania. Judaizm i islam nie są najlepszymi religiami. Chrześcijaństwo je bije, w cudzysłowie, na łeb, na szyję, w każdej dziedzinie myśli i działania. Odkrycie na nowo duchowego chrześcijaństwa opartego o dwa największe przykazania miłości Boga i bliźniego to dobra inwestycja, aby osiągnąć pokój w świecie. Co było i nie jest, nie pisze się w rejestr. Wiemy, co Kościół robił, nieraz to czytam przecież historię Kościoła, inkwizycje, palenie i tak dalej. No ale
tego już nie robi, więc trzeba jakby pamiętać, ale przebaczyć, no bo nie ma innego wyjścia. To odnośnie słabych etapów chrześcijaństwa i przeszłości i teraz, kiedy przesadzano i nadużywano delikatnej struktury nauk Jezusa. Oczywiście Jezus mówił dużo więcej, przecież jak działał przez 3 lata, to się nagadał. To się nagadał dużo i te Ewangelie to nie przedstawiają tak naprawdę tego, co Jezus mówił. Tam jest tylko fragmencik i to jeszcze pofałszowane. Ojciec Pio kiedyś mi mówił właśnie, że Jezus głosił, mówił, a ty piszesz. Więc mówił dużo rzeczy. Nawet jest tam odnotowane w Biblii, że gdyby przyszło spisać to wszystko, co Jezus mówił, to ksiąg na świecie by brakło. Jest taki tekst dosłowny. No ale widzicie, czepią się czegoś tam i się trzymają potem tego. Fula chora ta, której katolicy wydali książkę jej i film zrobili o niej, o czyściec, to powiedziała, że Ewangelię, to pismo jest już tak archaiczne, że już tego się nie da czytać, nie powinno się już tego czytać. A ojciec Pio mówił, że Stary Testament, o nim już powinno się dawno zapomnieć. Trzeba coś nowego, Fula mówiła. No to właśnie jest już, nowe rzeczy są, mówimy o tych nowych rzeczach. Sławek wam mówi o nowych rzeczach, ja wam mówię. Dobra. Nauki duchowe to duchowe, a nie tylko psychologiczne. Duch jest wyższy, góruje ponad zmysłami psyche i umysłu. Psychologia to często układ głębokich nieporozumień i stan fałszywego napięcia, zupełnie niepotrzebnego. Dowolna interpretacja psychologiczna stanów duchowych tworzy terminy użytecznie złe, posiadając niezadowalające, niedozwolone znaczenie. Logika wiary w procesie transformacji siebie w ducha nie znaczy złej interpretacji, złej intencji. Przeciwnie. Wyposażeniem ducha jest nauka transcendentalna, zaczerpnięta z duchowości i świętości. To jest podstawa. Mówimy o logice wyższego rzędu, nie o matematyce, chemii, socjologii. Naukowa logika, jaką stosuje świat, problemu życia i śmierci nie rozwiązuje. Jedynie co robi, to łata dziury i wyboje, jakie życie nam funduje. Tylko duch leczy, ale to nie jest prosta sprawa, ponieważ posiadamy konkretne naleciałości z poprzednich żyć i przyzwyczajeń do marnej materii. Nie jest łatwo pozbyć się tego. Bardzo jest to powiązane z naszym ciałem, kształtem, urodą, intelektem, krwią, nerwami, neuronami, ze wszystkim, co tu jest w tym kosmosie. To jest też z drugiego tomu taka moja myśl. Pomódlmy się za wszystkie nasze sprawy. Pozdrawiam wszystkich z różnych krajów, z Ameryki, z Kanady. Którzy też słuchają, do mnie często piszą, mam kontakt z paroma osobami. I wszystkich tych, którzy macie problemy, niektórzy chcą przyjechać do Polski, odwiedzić rodzinę, nie mogą, bo są trudności różne, takie czy inne, finansowe. Więc módlmy się o wszystkie nasze sprawy, aby się dobrze poukładały, jak najlepiej, bo niebo chce tylko naszych dobrych spraw, nic innego. A my czasami sobie sami komplikujemy. Ale im więcej damy ciepła, dobra, tym będzie lepiej. Wiadomo, że będziemy doświadczać upadków, bo ojciec mówił, że jak tylko upadniesz, podnoś się i do przodu. Podnoś się i do przodu. I wszyscy mamy to samo. Upadamy, bo tutaj życie jest takie ciężkie w tej materii, w ciele, że upadamy. Jesteśmy niecierpliwi, zmęczeni, wszystko nas denerwuje czasami. No i ciężko cierpliwość, naprawdę ciężko. Ale trzeba być cierpliwym.
Mimo to, mimo że czasami nakrzyczymy, nagadamy głupot, narobimy głupot, to i tak musimy się prostować, bo drogi innej nie ma. Musimy się cały czas prostować. To tyle. Jeszcze może z historii Kościoła ze dwie daty. 1264. Ustanowiono, aha, to modlimy się, widzicie, za nasze sprawy wszystkie, wkładamy do koszyczka Ojca Pio, do całego nieba, nasze trudy, nasze cierpienia, radości, wszystkie przyjemności również, bo Ojciec kazał też wkładać przyjemności, to nam dobrze wychodzi, cieszymy, radości wszystkie, ale i cierpienia, bo wszystko jest związane z tym światem, a ten świat mimo radości i tak jest trudny. Abyśmy poszli jak najlepszą drogę, aby się poukładało w naszych rodzinach, jak najlepiej z naszymi dziećmi, bo różnie to bywa, też mi piszecie, kłopoty macie różne, no i wszystkie nasze sprawy. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. To modlitwę ofiarowujemy Ojcu Pio i wszystkie nasze kłopoty. 1264 rok. Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała. 1275. Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto, Florencję. 14 wiek wybuchła epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśnił, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich. To aż niewiarygodne, że to tak się działo. No ale cóż, mamy przykład dzisiaj w Rosji. Cerkiew jest za wojną, zamordowaniem, zagwałceniem i popiera Putina, bo ten cały cesarz duchowny też Putin mu tyle kasy dał, że ma jakieś lata, fruwa, gdzieś tam majątki ogromne, jakieś pałace tak samo ma jak Putin. To no, można to sprawdzić, w internecie nawet o tym jest. 1311. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władzy. Więc papiestwo to tylko władza. Jezusowi w ogóle o taką władzę nie chodziło. Po prostu tak zniekształcili Kościół od samego początku. Bo oczywiście cesarstwo upadło i przejęło tą sektę chrześcijańską, bo to była sekta na początku, jak wiele innych. Przejęło to, wiernych sobie tam wszystkich przejęli, no i oczywiście władza. Zrobili kościelno-państwową władzę. No i tak panowali nad innymi. Do dzisiaj zresztą trochę jest tej władzy. Czy Jezus chciał, żeby Watykan wybudować i tam władzę mieć i pieniądze czepać na wszystkim? No to nie o taki Kościół Jezusowi chodziło. Kompletnie nie o taki. Czy nie wiecie, że wy jesteście świątynią? O taki Kościół chodziło. Oni zrobili sobie Kościół murowany. I bogactwo, i bale. Domy publiczne były przecież w kościele też. Nie wiem, czy czytaliście, są takie książki. W klasztorach były domy publiczne. I jeszcze jedna historia. 1326. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji kościoła zgłoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa doprowadziła do ogłoszenia buli papieskiej, w której uważano za herezję twierdzenia, jakoby Jezus i jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych. No tyle. Dobra, to trzymajcie się systemu miłości i prawdy. Głoście prawdę. Nie trzeba się jej bać, bo to, co się dzieje na świecie, to widzimy. To jest prawda, rzeczywistość, tylko trzeba to dobrze ocenić. Nie słuchajcie youtuberów, nie słuchajcie jasnowidzów, bo oni was okłamują. To są specjalni ludzie, którzy mają was
zastraszyć, okłamać. Idźcie prostą drogą do Boga, a wszystko się po drodze będzie wyjaśniać. Ta cała geopolityka, polityka to jest jedno wielkie kłamstwo i chłam. Robią tylko na tym pieniądze, ogromne, ogromne pieniądze i wcale im nie chodzi o Polskę, o coś innego. Trzeba się trzymać tych dobrych prądów, prawicowych. To jest najlepsze rozwiązanie na ten czas. A potem będzie autostrada, jak ojciec mówił. Faustyna też o tym mówiła, Iskra z Polski. Ale to musimy czekać. Wszystko po kolei. Następne pokolenia będą miały już dużo łatwiej, bo będzie wielka, wielka zmiana, wielka reforma w państwach i w kościele. No to trzymajcie się i pa, pa.